Siemano, z tej strony Syk. Dzisiaj jesteśmy na Craft Games i zagramy sobie w nowy tryb na tym serwerze, czyli Castle Wars. Mi ten tryb bardzo się podoba, mam nadzieję, że wam też się spodoba. Swoje opinie możecie wyrazić w komentarzach i widzimy się już w grze. Okej, ziomeczki, jesteśmy już na arenie i za chwileczkę wam wytłumaczę, na czym polega ta gra. Ale to za chwileczkę. O, co tutaj w tej skrzyni? Woda może się przydać i drabinki też się przydadzą. Okej, gra polega na tym, że każda z drużyn ma swojego króla. I ta drużyna tego króla musi zabić, w ten sposób wygrywamy arenę. Każdy z wojowników, że tak powiem. O, jest nawet równe teamy są dosyć. Każdy z wojowników ma odpowiednią ilość HP, czyli 5. A, wlazłem do lawy, świetnie, geniusz. Wleję sobie tą wodę, patrzcie, przydała się. Nie da się, serio. Po co mi ta woda? Fajnie. Tu sobie wejdę. Okej, dokończmy. No więc po prawej macie wszystkie wyniki, a także punkty drużyn. Te punkty drużyn spadają z czasem, jak zabijamy villagerów, czyli tych królów. I królowie są poukrywani w zamkach. Drużyna, która pierwsza zabije króla przeciwnej drużyny, wygrywa. Bardzo proste zasady, mimo to minigame bardzo wciąga. Są różne klasy, także nie można się za bardzo nudzić. I co oni tacy... Co oni tacy poukrywani w tym swoim zamku? Jeżeli co, wejdą może od boku. Z tej strony. Odejdź. Jak on się nazywa? Ostry Mamiur. Myślałem, że nazywał się Ostry Murzyn. To było dziwne. No odejdź, chcę drabinki postawić. Odejdź, proszę. Dziękuję. O, jeszcze mi pomógł. Przecież teraz będę musiał bardziej... No okej. Okej. Jest spoko. Wbijmy, od razu wam pokażę, jak wygląda ten król villager. Pokażę wam fajny sposób, jak można go atakować, chociaż już praktycznie wszyscy znają ten sposób, więc... Wow, co to za mapa? Jak tutaj wejść do króla? To jest inna mapa niż się spodziewałem. Tu jest wejście do króla, okej. Jednak tu jest wejście do króla, już myślałem, że... Zabijmy czerwonych, bo mi będą przeszkadzać. A, klepią mnie ostro. Szybko, to się przyda. Co nas zatruło? I tutaj jest dużo pułapek, że tak powiem. Chociaż one nie są trudne do ogarnięcia. Ale to jednak pułapki. O fuck, prawie mnie zabili. Wiecie co? Ja tutaj troszeczkę się podserduszkuję. O. No. A, bo ja staję na przyciski i się zatruwam. Cholera. Muszę uważać na te przyciski. Widzicie? Są takie przyciski i ciągle jestem zatruty przez to. Okej, ja mu pomogę bić tego ziomeczka. On tutaj ostro go klepie. A, fuck. Tam jest ciężko się dostać. Jest kilka dróg. Są dwie drogi, żeby przejść dołem. Kurde, znowu się... Nie zacząłem się. A także można wejść przez centrum, tak, na taki szturm. Ale tego lepiej nie robić. Okej, patrzcie, pokażę wam sposób, jak tam się dostać. Gdzie jest król? Tam jest król. Patrzcie, szybko drabinki stawiacie. Fuck. Na drabinkę? Ach, nie zdążyłem, a pokazałbym wam świetny sposób. No trudno. Nie zmieniamy klasy, klasy niech zostaje. Nie będę teraz podawał kanału, oczywiście, jak nagrywamy. I teraz nie mogę nic robić przez 15 sekund, bo zginąłem i muszę przeczekać. Przez te 15 sekund mogą bardzo dużo rzeczy zrobić, więc trzeba uważać. Aha, ważna rzecz. Tutaj nie można nic niszczyć. Nie można niszczyć żadnych bloków, do tego właśnie są drabinki, bo drabinki można stawiać i dzięki temu przedostawać przez różne miejsca. Dobra, tutaj bym wolał nie iść, bo tutaj jest lawa rozlana. O, patrzcie. O, pokażę to wam na naszym królu. Po prostu jest tutaj takie wejście, wchodzi się tym wejściem, tutaj są pułapki, przeskakuje się pułapki. Tutaj jest następne. Wow, to jeszcze nie było aktywowane. O, cholercie. Tu była taka pułapka i tu jest król. Jak tego króla będziemy bić? Co mnie zaatakowałeś? Aha, bo przycisk. O, ja nie mogę zabić naszego króla na szczęście. To w miarę jak będziemy bić tego króla, to tutaj macie takie punkciki i one będą spadać. Jak widzicie, już ktoś zdążył zaatakować trochę czerwonych, bo ma troszeczkę mniej HP. Ale jest ciężko, bo z tego co widzę, jest nas... O, czerwonych już jest dużo mniej. Ostra klepa widzę. Okej. Chodźmy atakować villagera. Wolałbym to wygrać. Słuchajcie, jeśli słyszycie jakieś szumy w tle u mnie, to po prostu leje strasznie deszcz. I przez ten deszcz może być coś takiego. Możecie też napisać w komentarzach, czy u was też tak pada. Bo jest taka jakaś pora deszczowa na początek wakacji. Przez chwilę była dobra pogoda, a teraz taki deszcz. Ale zabijmy tego ziomka, bo on poleci do naszego villagera. Ja bym tego nie chciał. Chodź. Pokeru. Tak. Może spróbować. No. Wow, prawie mnie zabił, nieźle. Aha, bo ja nie mam jedzonka.
Dobra, jedzonko. Długa coś ta ręka. Niektóre ręki bywały dużo szybsze, jak grałem. No ale w sumie to nie jest tak źle. Będziecie mieli jedną rękę na jeden odcinek. Dobra, wejdźmy po tych drabinkach. Znamy te drabinki, bo to zrobił nam... O! Wow! Co ty tutaj robisz? Co ty... Mnie zabije, zabije. O, bo zabije mnie, bo się dużo lepiej klepie. Dużo, dużo, dużo lepiej. Dużo, dużo lepiej. Dużo, dużo... Wow! Epicko! Epicko! Jednak wygrałem. To było dziwne, bo ten koleś się dużo lepiej klepał. Ale spoko, ja nie narzekam. Aha, tędy nie wejdziemy. Więc tak musimy przejść. I tak, oni tutaj pilnują, ale z tego co widzę, to nie jest ich za dużo, więc możemy zaryzykować wejście tam. Ile mamy żyć? 4. No to jeszcze spokojnie możemy ryzykować. Siema. Myślę, że cię nie widziałem. Myślę, że cię nie widziałem. Wow, ile was tu jest? Ile was tu jest? Zabiłem kogoś. Cofam się. Cofam, cofam. Nie, ja nie chcę. A, bo tutaj ktoś mi pomagał. Pokero znowu. Chodź, zabijemy cię. Ten, co mnie prawie zabił. O, wow, wow, wow. Zapomniałem o tych przyciskach. Zginę, zginę, zginę jak cholera. A ten koleś jakoś dziwnie klepał. Bo takie... Kręcił się w kółko i nawalał. Nie wiem, czy to się... Czy to nie była jakaś kilaura, czy coś takiego. Nie wiem, sami możecie rozpoznać. Po filmiku. Ja się nie znam na cheatach, także... Może po prostu tak kosi. Okej, okay, jesteśmy znowu w akcji. Polećmy. Ale ta lawa się rozlewa. To nie jest wylane przez kogoś, to nie jest po prostu zniszczone, tylko to tak miało być. To miała być taka pułapka chyba. Wow, ktoś tu się klepie. A nie, przez tą lawę. Jak ja mam stąd wyjść? Okej, drabinkami. Może być. No i git. Dobra, chodźmy. Musimy to wygrać. Patrzcie, jak to długo idzie. Nie, atakują czerwonych. Patrzcie, atakują króla czerwonych, więc... Więc myślę, że teraz... Troszeczkę ich ogarnęli. A, bo zostało dwóch graczy. No, no to świetnie. Na pewno wygrają. No, tym bardziej, że zostali już zabici. Kolejni. No, to teraz już możemy po prostu atakować. To ja tam wbijam. Już teraz na luzie. Nikt mnie nie zabije. Zdążę tam spokojnie dojść, bo patrzcie, ile życia ma ten villager, więc... Więc... Wow! Łatwa ręka. Okej, przejdźmy tutaj. Tutaj są... No, słyszycie, jak villager dostaje. Tutaj są te potki na zatrucie. Wolę tu nie wchodzić. O, co ten pokero? To ten cheater! No, nie jest cheaterem, ale chcę go zabić, żeby mieć jeszcze monetki z niego. Więc chodź, 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 chodź. Ja cię chcę zabić. Okej, okay, nice. No, zawalił mi killa Elvis. Dzięki, Elvis. Właśnie, chciałem zrobić coś takiego jak oni. Stawiacie drabinki, chodzicie tutaj ze villagera i wtedy klepiecie villagera, bo przeciwnicy mają problem, żeby was trafić, bo atakują tego villagera. Także zasłaniacie się normalnie tym villagerem i w ten sposób możecie dłużej wytrwać niż tak normalnie. Chociaż i tak da się was uderzyć, jak ktoś będzie skakał na przykład i bił, to lepiej trafi. Dobra, klepmy tego villagera, jak widzicie życie już mu spada, już to spokojnie wygramy, bo został tylko jakiś Piotrix. No, może zamiast bić villagera, ja mogę stąd wyjść? Mogę stąd wyjść jeszcze? Mogę. Okej, okay, zamiast bić villagera, może zdążę jeszcze, spróbuję znaleźć tego Piotrixa, gdziekolwiek on jest. Fuck! Fuck, 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 fuck. Tu był, no kurczę, go chciałem zabić. Trudno. Zdobyliśmy 75 monet. Łatwa gra, GG. GG to było łatwe. I jakie staty? 5 na 2. No to nie takie słabe, ale na pewno ktoś mnie tutaj zaraz wyśmieje, że takie słabe. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, możecie zostawić like pod tym filmem, zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, oraz pozostawić po sobie jakiś przyjemny komentarz. I to by było na tyle. Widzimy się w następnych filmikach. Do zobaczenia. Cześć!